Jaka powinna być przyszłość lewicy? Zdaniem posła Sławomira Kopycińskiego, przynajmniej na razie, lewica nie ma przed sobą żadnej przyszłości. To wszystko wymaga głębszej analizy, przemyślenia i uważam, że aby lewica się podniosła, musi sięgnąć dna, do tego dna brakuje tych 3-4%, ale być może na gruzach byłoby łatwiej zbudować coś nowego. Innego zdania jest Józef Grabowski, przewodniczący struktur powiatowych SLD w powiecie ostrowieckim. Jego zdaniem lewica do jesiennych wyborów powinna iść zjednoczona pod sztandarem sojuszu. W tym celu podjęte zostały już działania. Rozmowy po to, aby ta lewica rozproszona nawet w powiecie ostrowieckim jednak zmobilizowała się w przypadku wyborów parlamentarnych. Jak jednak łączyć lewicę, gdy ona sama jest mocno podzielona? Najlepszy przykład stosunków na lewicy znaleźć można w województwie świętokrzyskim, zarówno na poziomie powiatowym, jak i wojewódzkim. Tu każdy z każdym jest poróżniony. Wszystkie struktury lewicy są strukturami bardzo skostniałymi. Wystarczy spojrzeć na lidera w województwie świętokrzyskim, aby się przekonać, że czasy się zmieniają, a lider jest zawsze ten sam. Józef Grabowski przekonuje, że chciałby porozumienia na lewicy. Wyklucza jednak, aby mogło do niego dojść pomiędzy sojuszem, a byłym już posłem ugrupowania Sławomirem Kopycińskim. To jest niewiarygodny gość, który chciałby, myślę, że oszukał lewicę świętokrzyską, wyeksponował własną osobę, niszczył wszystkich po kolei. Nie ukrywam, że tutaj jakieś drdy mały wygadywał na temat mojej osoby. Nieco mniej napięte stosunki panują pomiędzy lewicowymi formacjami w Ostrowcu Świętokrzyskim. Lider SLD nie wyklucza, że mógłby usiąść do stołu z liderem Lewicy Ostrowieckiej, Krzysztofem Adamskim. Myślę, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jest otwarty na wszystkich ludzi lewicy, którzy chcą pracować. Na razie więcej na lewicy podziałów niż chęci do współpracy. Konflikty sprzed lat wydają się nadal mocno dzielić lewicowych działaczy. Trzeba pamiętać, szanowni państwo, że to Krzysztof Adamski narobił dużo zamieszania, bo w poprzednich wyborach samorządowych założyli swoje ugrupowanie, wyszli z SLD bez zgody Rady Powiatowej, za co zostali wykluczeni. Teraz też gdzieś tak na obrzeżach się plącze człowiek. To przyznam szczerze, taka dla mnie dość duża nowość, ponieważ ja akurat zostałem wykluczony z szeregów Sojuszu Lewicy Demokratycznej na wniosek właśnie przewodniczącego Józefa Grabowskiego. I dlatego taki osąd jest dla mnie akurat najbardziej zastanawiający. Krzysztof Adamski z Lewicy Ostrowieckiej przekonuje, że jest zapotrzebowanie na lewicę. Jego zdaniem potrzebne są jednak poważne zmiany. Trzeba rozważyć możliwość budowy tej lewicy od nowa, bo to, co pozostało po wyborach samorządowych w Ostrowcu, a po wyborach po pierwszej turze wyborów prezydenckich w kraju, to już w zasadzie są, można powiedzieć, tylko zgliszcza, prawda? Jest duża szansa, żeby na tym tle budować nową jakość lewicową przede wszystkim, ale tak jak mówię, przede wszystkim do tego muszą dojrzeć przywódcy SLD, który na dzień dzisiejszy mimo wszystko nadal jest największą siłą polityczną po lewej stronie politycznej w naszym kraju. Nasuwa się pytanie, czy to może się udać przed wyborami parlamentarnymi.